Якщо комусь між вами здається, що він мудрий у цьому віці, нехай стане нерозумним, аби стати мудрим. Богу належать. Щоб почути Слово Боже, і він стояв біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера. Рибалки вийшли з них і полоскали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові, і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши з човна, почав народ навчати. Оренджу на 38-й святовий день молитви опомолення Ян Павло II написав. Повołanie to słowo, które prowadzi do zrozumienia dynamiki Bożego objawienia i w ten sposób objawia człowiekowi prawdę o jego życiu. Człowiek już od swego początku zapraszany jest do rozmowy z Bogiem. Istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg stworzył go z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu Stwórcy. Ten właśnie dialog miłości z Bogiem daje każdemu człowiekowi możliwość rozwoju, którego kierunki i cechy są właściwe jemu samemu, zostały mu ofiarowane w darze i zdolne są nadać sens historii i podstawowym relacją jego codziennej egzystencji, miarę, jak podąża on drogą ku pełni życia. Te papieskie słowa niech będą mottem tego roku. Modlimy się za pomarłych, a osobliwie za pomarłych profesorów, wychowawców i pracowników, którzy służyli u Lwowskiej seminarii od początku jej zasnowania, щоб Бог obdarował ich życiem wiecznym. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося за нас, тут зібраних, щоб за заслуги Христа складає. Господь з вами.